A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, i stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na jego głowę. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 3 do 4 wersetu. Z Ewangelii Jana dowiadujemy się, że kobietą, która przyszła z alabastrowym naczynkiem, była Maria z Betanii. Swoim uczynkiem okazała najgłębszy szacunek w stosunku do Chrystusa. Osobiste, serdeczne przywiązanie do Jego osoby oraz głębokie, duchowe zrozumienie. Pozyskana przez działanie łaski, przyciągnięta mocą Bożej miłości, wcześniej siadywała u stóp Pana Jezusa, aby przysłuchiwać się Jego słowom. Łaska i miłość Pana rozbudziły w niej miłość do Niego, a Jego słowo stało się podstawą jej duchowego zrozumienia. Oto co wyczuliło ją na działanie wzmagającej się nienawiści Żydów wobec Pana. Swym wymownym uczynkiem okazała, jak wiele on znaczył dla niej, i to w momencie, gdy ludzie knuli plany jego ukrzyżowania. Ta manifestacja poszanowania i czci Marii dla Pana Jezusa wywiodła na światło odruchy chciwości w niektórych tam obecnych. Co dla Chrystusa oznaczało zysk, dla nich było stratą. Ludzie posiadają zrozumienie dobroczynności wobec innych ludzi, ale widzą niewielką wartość lub wcale jej nie dostrzegają, gdy chodzi o cześć, która adresowana byłaby wyłącznie do Chrystusa. Odnosząc to do nas, chrześcijan, czy nie znajdujemy się w niebezpieczeństwie, by wykazywać nadzwyczaj aktywną postawę w głoszeniu grzesznikom Ewangelii lub okazywaniu zewnętrznej troski o współwierzącym, a jednocześnie posiadać niewielką potrzebę okazywania jawnej czci należnej Chrystusowi? Ludzie, którzy krytycznie odnieśli się do czynu Marii, postawili w złym świetle samego Pana. Bo jeśli to, co uczyniła Maria, było rzeczywiście przejawem rozrzutności, to on nie był godny, by okazać mu tak szczególną, zbożną cześć. Maria spotkała się z uznaniem Pana Jezusa, który oznajmił: dobry uczynek spełniła względem mnie.